Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku magazynów, openingów, gazetek LEGO. Dzisiaj Star Wars, LEGO Star Wars numer 3 2020. Magazyn kosztuje 12,99 zł. I w magazynie otrzymujemy imperialnego TIE Strikera. Jeśli się pomyliłem w nazwie, poprawcie mnie. Oczywiście ten TIE Striker to nie jest jedyna rzecz, jedyna niespodzianka, którą dostaniemy, bo dostaniemy też kartę do gry limitowaną. Będzie to karta, zobaczcie sami, Darth Maul, karta limitowana. Jedna z fajniejszych kart w ogóle w całej kolekcji, także możecie ją zdobyć tylko i wyłącznie kupując ten magazyn. 13 zł, karta, magazyn. I taki oto model. Już jest naprawdę grubo. Już mi się podoba, ale żeby jeszcze nie przedłużać, obejrzyjmy sobie rzut oka na magazyn. Magazyn LEGO Star Wars przyzwyczaił już nas do bardzo dobrej jakości komiksów. W środku, oczywiście poza komiksami, na pewno znajdziecie również wiele, wiele niespodzianek. Taki chociażby jak plakat. Plakat tradycyjnie dwustronny. Zobaczmy sobie tą stronę Lorda Vadera i z drugiej strony Luke Skywalker. Nie wiem, który plakat jest lepszy. To pozostawiam w waszej ocenie. Według mnie obydwa plakaty robią wrażenie. Reklama magazynu City, który pojawił się u mnie na kanale. Dość skomplikowana łamigłówka. Brawurowa podróż. Dla tych, którzy lubią pokombinować. Jest instrukcja budowy TIE Strikera, którą za chwilkę sobie obczaimy i zbudujemy. Kolejny komiks. Reklama oczywiście kart. Ninjago, nowa seria. Była już u mnie na kanale, także zapraszam. I czy wy to widzicie? Zobaczcie, co będzie w kolejnym numerze R2-D2 plus MSE6. Rewelacja. Kiedy to będzie? 17 marca. Słuchajcie, 17 marca. Wszyscy do kiosków i kupujemy ten magazyn R2-D2 w takiej cenie. Blue Ocean, robicie to dobrze. Słuchajcie, na koniec lataj z Imperium. Jeszcze jedna wycinanka. Zawsze te ostatnie strony są świetnie przygotowane, bo w innych magazynach no to tak różnie bywa. Najczęściej ląduje tu jakaś reklama innego magazynu, a sami widzicie, można sobie coś wyciąć i jeszcze na sam koniec stworzyć. Okej, dobra. Fajnie, fajnie będzie 17 marca, ale my wróćmy na razie do teraźniejszości. Gdzie była ta instrukcja budowy? O, tutaj była. Okej, ja wysypuję i za chwilę buduję. Słuchajcie, TIE Striker gotowy. Zobaczcie, jak wygląda. Fajnie, że wszystko się dosyć elegancko składa. Kolorystyka szaro-czarna, do tego kilka bardzo interesujących elementów. Ruchome łączenia. Jak dla mnie za tą cenę naprawdę rewelacja. Bardzo fajna konstrukcja. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki za łapki w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!